ogień zawsze jest światłem, a światło to symbol Boga w Biblii. Jesteście na formacji, a ta formacja ma jeden cel. To jest narzędzie Boga w ręku, żeby z ciebie był dobry robotnik. W kadzenie, w domu, na uczelni, w pracy. A przede wszystkim w twoim domu, który może kiedyś stworzysz, albo będziesz księdzem albo siostrą. Bo jakieś powołanie Pan ma dla ciebie. Ojciec Mateo. Mateo, napisz. Czekam, przyjdź. Zapraszamy na śniadanie. Pobłogosław, Panie Boże, nas. Pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali. I naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobra, okej. Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 wróbli za 2 osy, a przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Opowiadam wam, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się nie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczony. Lecz temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczony. O takie słowo jakieś mi się do was... Nie mogę nic powiedzieć. To ksiądz nie słucha. Wszystko fajnie, tylko ten ksiądz. Fajnie było? Tak. Wcale nie nagrywam teraz. Ja to tylko tak się... Codziennie i z każdego tygodnia. I to prowadzi nas do tego, że mamy tyle tych treści, że nie jesteśmy w stanie tego przetrawić, przyjąć, że zapominamy wieczorem o tym, co było rano. Mam nadzieję, że nie zapomnicie o tym, co było rano. W szkole nieraz, jak mamy w tych swoich grupkach znajomych, oni, to spróbujcie odnaleźć, nie? Tu się ta gaz, te weźmie to troszkę tutaj i wiesz, no cały czas wyjadł tutaj.
wiesz, bije, cały czas pracuje to twoje serce. Wiesz, tak samo jak i ja biłem się długo z myślami, czy iść właśnie do seminarium, to jak będziesz bez takiego nastawienia, bez pokory sięgał po Biblię, to sobie otworzysz Księgę Jonasza i się tam okaże, że on był połknięty przez jakiegoś wieloryba, to się zaczniesz śmiać. Bo zobaczcie, tutaj na marginesach są takie malutkie sigla, czyli powiedzmy te właśnie miejsca... Bo nie nagrywałem. O, fajne, będę do filmu. Wiedziałem, że nagle się skończy. Ładnie. To co robi drugi stopień w wolnej chwili? Rozplątuje światełka. Drugi stopień w wolnej chwili przede wszystkim je. I pije kawę. Wieczorem głównie. Po kolacji je. Płatki z mlekiem. I kanapki z Nutellą. Jadami. Poczekaj, bez światła. Tak. I mniej się piszki na rysmu. Tak. Ale jedzenie jest bardzo dobre. Na przykład. Tak, polecam. Zjemy serdecznie. Dobrze. Usuwać mi to stąd. Muszę przerwać formację pierwszego stopnia razem z Mangą. Tak. I razem z księdzem Łukaszem, zgadza się? Zgadza się. Jest super, te dzieci są naprawdę super. Tak, świetne dzieci macie. Tak. Wszyscy. I potem wy będziecie je mieć. I wy dostaniecie takie już oszlifowane, ładne, uformowane. My tylko zawiążemy wstążkę i piękny już okaz. Tak, co teraz idzie? Wspaniała młodzież z jedynki. Nie dzieci już? Już nie dzieci. To już nie są dzieci. Awansowały. Jak szybko rosną. Dużo. Patrzcie, no nie, to jest jak ten taki sznurek, co się wyciąga z kapelusza. No po prostu nie kończą się. Nie kończą się. Nie kończą się. Musisz już... Koniec. Dobrze, co tak? Moi drodzy, i zapamiętaj sobie forever and ever. Cnota. Zanurzyć mnie, jak Achillesa, stopą w pomidorówce. Znasz ten żart, że nie jestem pomidorówką, nie wszyscy muszą mnie lubić? Jeśli będę cała w pomidorówce, to każdy będzie musiał! Jej! Chcę zjeść zupę! Co tu się kameruje? Jak tam konkurencja się czuje? Konkurencja? Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas cały świat. Ojcze przedwieczny, biorę Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego. Dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. Spać. Na noc. Dzięki. Nie możesz się doczekać.
Na zakończenie już sam raz. Podejrzane. Ale wtedy jak ale nie mamy, to nie nagrywasz. Podejrzana ta młodzież. Kopi telefon. Oczywiście. Trzeba nagrywać też jak nie mam. Przybyszówkę mnie tu zabrali, ja se tu nabrałem kiełbaski, tutaj tego, jeździliśmy saniami, ale żem powoził bez prawa jazdy, mnie zabrali, ale to taki też kawalier pikny, tutaj od was jakiś Mateusz taki mnie zabrał, podjechał pode mnie pod kurię, bo to też w kurii dzisiaj było, to blisko, to prawda, to też nie byle co, że ja was też jadę tutaj, to trochę mnie w sandały zimno, bo to jsem se założył, to święte sandały, mówią sandały, buty z Kalkuty, prawda, ale to zimno, ja jadę do was, dzieciaczki kochane, KSM-owicze tam przygotujcie jakieś jedzonko dobre, jakieś kolacje byście przygotowali, ja sobie o swoje wziąłem, a ja tam będę sprawdzał wszystko, czy wy grzeczne jesteście, to jedzie mój szofer biegnie, piękny samochód, Honda, teraz Honda, Mikołaj Honda, jeździliśmy reniferami, ale renifery to przeczytać też, jestem prawie jazdy, to jechałem, no co się przyznam, przyznam się, leciałem 70 patatajów w terenie do 50 patatajów, to był obszar zahaczony, oj mnie cyknęli mi zdjęcie, zabrali lejce wszystko, oj to tak mnie obcięli wszystko, a to bieda jest teraz Mikołaj, powiem wam jest takie Mikołaj, jak usłyszeli, że święty, to policjanci pierwsze mnie wszystko mnie policjanty obcięły, ale no już jadę tu pod was, tu pod ośrodek, już powolutku tu gdzieś będziemy parkować, tutaj też szofer jedzie, o, piękny. Gdzieś tu może zaraz was odwiedzimy, dzieci kochane. No, Miki, jesteśmy. A, no to będziemy wychodzić. A, szofer, wybie was kurwie, noga boli. Aj. To dzisiaj tak ciężko dobyć pracowników. Dajcie na Wyszowski, dziękuję. Dajcie pięknie, moi drodzy, dajcie. No to powoli będę wchodził, dajcie. Idziemy, pięknie, tutaj idziemy do środka. Zobaczymy, jak to przygotowali dla Mikołaja. Bo to Mikołaj piękny, dziękuję. Po tych schodach tutaj się wygrzmociłem. Właśnie, może tutaj lecę tak powoli. Jak tu dzieciaki, co to robicie? Modlicie się, o to dobrze, ja też się modlę czasem. Przyjechałem, jakieś tu prezenty macie podobno dla mnie, czy co? Tak mi mówili. To no, co może... tu jest? To Mikołaj, mam dla was. Aha. A ciebie to w kościele nie widziałem.
To jak to tak? Poszedłem do Mikołaja, ja nie widziałem. Jak to ci się tutaj podoba to wszystko? Świetnie jest. To świetnie jest, a co ci się podoba? Bo ja słyszałem, że tu liturgikę ście mieli. Najbardziej to mi się właśnie lekcja liturgiki podoba. O, no tak mi mów, tak mi mów. Ja to jestem z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja. A, no to brawa, owacje, prawda, tutaj. Tak, a mógłbym potrzymać pastora? A, no oczywiście, tak. Oni, oni tego księdzu życzmy, prawda? Nie. Piotrek tylko naciskam. Proszę. A co się stało, księdze? Muszę poprawić głos. Wprowadzić do wyjścia, bo jest problem. No, o! Mamy coś, panie! Panie, kochany, daj mi pan moje, bo za jasny świat... Idzie! Fajnie! Kierowca, odpalaj sanie! O, dzieciączki, trzymajcie się, fajnie tu jest! Jakikolwiek grzech jest w naszym sercu, jakikolwiek kamień ciąży nam na sumieniu, to wołaj dzisiaj do Pana Boga, żeby w tym sakramencie zstąpił i żeby przesunął tę górę, która gdzieś przeszkadza ci w relacji z Nim, która ci zasłania tego Pana Boga. Wpatrujesz się w swój grzech, może trudno ci go wyznać, może trudno ci się z nim rozstać. Nie? Niech On przesunie tę górę. Niech On przesunie tę górę. Moc. Tylko chciej tego i poproś go, żeby przyszedł. Jakiekolwiek będą twoje grzechy, niech przyjdzie do twojego serca i nowo cię uzdrowi, nawet jeśli w tym momencie jest sercem kamienne.
pytają mnie, czy jestem żywa. A ja mówię, jestem. Nie można być nieżywym, jak się jest żywym. Dziękuję. Dziękuję. Czyli jaka jest ostateczna racja? Jeszcze jedno ważne ogłoszenie, bo nie wiem, czy wczoraj słyszeliście, czy wczoraj zauważyliście, ale dobrze, że jest. Trzecia opinia. Zaraz zobaczymy, jak. Świetnie. Sera. Ciepło. Goje. Super. Kadra. Polecam serdecznie. Przez nowe naukę i pracę służyć Bogu i ojczyźnie gotów? Gotów!